oskarżonego Dariusza uznaje za winnego zarzuconego mu czynu popełnionego w sposób wyżej opisany. To jest przestępstwa z artykułu 227 Kodeksu Karnego, artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 13 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego i za występek ten na podstawie artykułu 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykuł 33 paragraf 2 i 3 Kodeksu Karnego, wymierza mu karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego i artykułu 70 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego, wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Dariusza kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 lat. Na podstawie artykułu 41 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Dariusza środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu związanego z ochroną porządku publicznego i przestrzegania prawa na okres 4 lat. Na podstawie artykułu 45 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Dariusza przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w łącznej kwocie 1200 zł i nakazuje ściągnąć powyższą sumę od oskarżonego. Ponadto na podstawie artykułu 44 paragraf 2 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Dariusza przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa opisany w wykazie dowodów rzeczowych numer 1 łamane przez 08 łamane przez 2014 pozycje 1, 2, 3, 7, 15 i 17. Wykaz na karcie 179 do 181 sprawy. Odnośnie oskarżonego Piotra. Oskarżonego Piotra uznaje za winnego zarzuconego mu czynu popełnionego w sposób wyżej opisany. To jest przestępstwa z artykułu 227 Kodeksu Karnego, artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 13 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego. I za występek ten na podstawie artykułu 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 33 paragraf 2 i 3 Kodeksu Karnego wymierza mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego i artykułu 70 paragraf 1 i 1 Kodeksu Karnego wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 lat. Na podstawie artykułu 41 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu związanego z ochroną porządku publicznego i przestrzegania prawa na okres 4 lat. Na podstawie artykułu 45 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Piotra przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w łącznej kwocie 800 zł i nakazuje ściągnąć powyższą sumę do oskarżonego. Nadto na podstawie artykułu 44 paragraf 2 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Piotra przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa opisany w wykazie dowodów rzeczowych numer 1 łamane przez 08 łamane przez 2014 pozycje 1, 2, 3, 7, 15 i 17 karta 179 do 187 akt sprawy. I ostatni punkt wyroku odnośnie kosztów postępowania. Na podstawie artykułu 627 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 633 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułu 2 ust. 1 ust. 4 oraz artykuł 3 ust. 1 ustawy o postępowaniach karnych zasądza od oskarżonych Dariusza na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie po 770 zł od każdego oraz wymierza im opłaty w wysokości po 700 zł.